Przepraszam, przepraszam bardzo. A co to ma za znaczenie? Ja powiem pani, że nie mam wykształcenia. To wiemy, jest pan politologiem. Nie mam wykształcenia prawniczego. Jest pan politologiem, a jest pan wiceministrem. A na przykład znalazłem złodziejstwo w sądzie w Krakowie, a ci ludzie, którzy by mieli wykształcenie prawnicze i się tym zajmowali, nie znaleźli. Czyli może to powinien pan zostać detektywem? Wie pani, może w przyszłości. Albo śledczym, albo śledczym. Prokuratorem? Nie mam co robić w życiu. Przyznaję się, nie jestem człowiekiem idealnym, zdarzają mi się błędy, ale jak macie takiego idealnego, to ja się wycofam z polityki i chętnie na niego zagłosuję. Wskażcie. Chyba, że to, chociaż w Radiu Z to by byli chyba tylko politycy Platformy, czy nie? Nowoczesnej też by się znaleźli. Wie pan, patrzymy na wszystkich polityków tak samo i oceniamy ich sprawiedliwie. I tu jest śmiech. Wystąpił Ryszard Kalisz, a swojego chyba jednego z pierwszych tag life'ów, czyli tak zwanych zaorań na antenie, no, publicznych zaorań. Co ciekawe, Patryk Jaki się dorobił. Spójrzmy, jak to wyglądało. Oj, chyba to widziałem. To samo również ułaskawienie Mariusza Kamińskiego. Już pal licho, że ono jest, że czyta się przepis artykułu 139, jedno zdanie, w wyrwaniu całego kontekstu. Wyrwaniu od całego kontekstu. Tak się nie dokonuje wykładni prawa. Trzeba czytać zarówno w kontekście zdania drugiego i innych przepisów konstytucji. Gdybyśmy chcieli teraz spokojnie i merytorycznie przeanalizować każdy z tych zarzutów, to proszę bardzo, możemy. Ułaskawienie. No, ułaskawienie z całym szacunkiem, panie ministrze, no, ale to chyba nie jest akurat pana najsilniejsza strona, no bo ja rozumiem, że jak ułaskawienie dotyczy Mariusza Kamińskiego, to jest wszystko w porządku. Znaczy, to jest źle. Natomiast kiedy ułaskawienie na przykład dotyczyło pana i prezydent Aleksander Kwaśniewski rozpoczął procedurę, żeby pana ułaskawić, wtedy to była najważniejsza. A jeżeli pan teraz pozwoli, wtedy to była demokracja. Ta-ra-ra-ra-ra, Snoop Dogg. To są właśnie hejty. Ingerencji państwa, instytucji państwa, tak naprawdę w dobro jednostki, bo proszę pamiętać, że jednak Trybunał Konstytucyjny stoi na straży, a także bezpieczeństwa każdego z nas. Dobrze, a gdyby Trybunał Konstytucyjny udzielił panu rozwodu, to co? Wtedy. Panie marszałku, pani premier, Wysoki Sejmie, no chciałbym powiedzieć, że to nie jest najlepszy dzień pana posła Kropiwnickiego, ponieważ postawił nam zarzut, że ta ustawa wejdzie. Panie marszałku, że ta ustawa wejdzie bez vacatio legis i że to rzekomo jest wielki skandal, że to się nigdy w Izbie nie zdarzyło. No to chciałbym powiedzieć wam, Platformo Obywatelska, że sprawdziliśmy, jak było za waszych czasów. I chcę wam powiedzieć, że w ciągu godziny znaleźliśmy 87 takich ustaw. 87. Naprawdę. Miary, litości, nie róbcie. Pan poseł Schetyna w ramach Nowej Kultury zwrócił się do mnie zwrotem grzecznościowym. Spadaj. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Gdybyśmy dostarczyli dokumenty panu, z których wynika, że nie ma żadnych wątpliwości, że Leon Kalinowski sfałszował akt notarialny, korzystając, będąc zwykłym szmalcownikiem, korzystając z Holokaustu. I w wyniku tego linia dziedziczenia dotarła do pana. To się nazywa w prawie bezpodstawne wzbogacenie. Gdybyśmy dostarczyli panu takich dowodów, czy nie uważa pan, że należałoby oddać te pieniądze? Ja oczekuję procesu sądowego i wyroku sądowego, nie, proszę a pana, nie rozmowy proszę pana, prywatnej. Proszę pana, pan uzyskał te pieniądze w wyniku nie procesu sądowego, tylko postępowania administracyjnego, które w tej chwili toczymy na takim samym poziomie. Dlatego proszę od nas, my działamy, jak pan wie, zgodnie z prawem, albo pan nie wie, nie ma to znaczenia. Zmierzyć się też w takiej uczciwej debacie na temat dorobku. Za waszych czasów w wymiarze sprawiedliwości, to ja chcę powiedzieć, że myśmy to dokładnie sprawdzili. Przemawiający przede mną ten wykształcony minister sprawiedliwości zasłynął jedną rzeczą. Dzień przed odejściem z urzędu podniósł stawki dla adwokatów o 100%. Gratuluję. Jeżeli tak dla was wygląda wymiar sprawiedliwości, to serdecznie gratuluję. Stracili na tym zwykli ludzie, a zyskała korporacja. Wy jesteście tu po to, żeby bronić przywilejów korporacyjnych, a my, żeby bronić zwykłych ludzi.